Jak się okazuje, trzeba na siebie uważać nie tylko po zmroku, ale również w dzień, szczególnie mając przy sobie gotówkę. Wczoraj właśnie w tym miejscu, w biały dzień, tak jak dziś około godziny 14:30, starszy mężczyzna został brutalnie zaatakowany przez dużo młodszego sprawcę. 33-latek zaatakował na ulicy 76-letniego mężczyznę. Przy użyciu siły fizycznej pobił tego pana, następnie dokonał kradzieży portfela wraz z zawartością pieniędzy, jak również z kluczami z mieszkania. Okradzionemu i pobitemu 76-latkowi udało się na szczęście tuż po napadzie zadzwonić po pomoc. Przybyli na miejsce policjanci prewencji. Po uzyskaniu informacji od poszkodowanego, jak wyglądał sprawca, natychmiast udali się w pościg. W niedalekiej odległości zatrzymali mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Okazał się nim być właśnie 33-letni mieszkaniec Raciborza. Został on zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu. Teraz mu grozi 12 lat pozbawienia wolności. Wszystkie przedmioty skradzione zostały odzyskane. W tym przypadku dzięki szybkiej reakcji poszkodowanego policjantom udało się odzyskać skradzione rzeczy i wszystko skończyło się dobrze. Napady to niestety nie jedyne niebezpieczeństwo, które czyha na seniorów. W ostatnim czasie w powiecie raciborskim oszuści na wnuczka czy nawet na policjanta usiłują wyłudzać pieniądze od starszych osób, podając się za członków rodziny. Raciborska Komenda Policji odnotowała już kilka na szczęście nieudanych prób oszustwa. Apelujemy o rozwagę i czujność. Po drugiej stronie słuchawki niekoniecznie musi znajdować się nasz krewny, szczególnie jeśli chodzi o pieniądze.